Czy ja dobrze widzę, że to pierwsze spotkanie klubu marudnych, zaczytanych ciątek w tym roku? Jeśli to prawda, to nie mogłam trafić z lepszą lekturą, dlatego, że mam dzisiaj dla Was fenomenalny thriller młodzieżowy, który również spodoba się dorosłym. Gwarantuję Wam to. No, a na dokładkę będzie jeszcze konkurs! Hej, hej, moi drodzy, w ten marcowy, spokojny dzień, wita Was Olga z Wielkiego Buka. Tak, z M.A. Bennett to fascynujący thriller młodzieżowy, który całkowicie mnie zaskoczył i całkowicie obezwładnił, a który recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Media Rodzina. Powieść przeczytałam jednym tchem, dosłownie w jeden wieczór i powiem Wam, że autorka świetnie przedstawiła dość ograny motyw, ale w świeży sposób. Mniam, mniam! Stax to skrót od szkoły średniej Świętego Ejdana Wielkiego w Wielkiej Brytanii, której symbolem jest biały jeleń. Stax to miejsce elitarne, tak elitarne, że uczęszcza tam elita spośród elit. Najbogatsze dzieciaki z najstarszych rodzin Wielkiej Brytanii, które siebie nazywają ludźmi średniowiecza, a innych dzikusami. Znajdzie się tu też kilku rodzynków, kilka wyrzutków, takich jak chociażby dziewczyna z nowobogackiej rodziny, albo młody chłopak powiązany z rodziną królewską z Rajastanu, albo ktoś taki jak nasza narratorka. Greer McDonald uzyskała stypendium, dostała się do Stags i już w pierwszych dniach przekonała się, co oznacza być innym w tej szkole. Przekonała się również, jak ekstremalnych poziomów sięga tam ostracyzm. Kiedy Greer z parą innych wyrzutków po miesiącach osamotnienia dostają zaproszenie od najpopularniejszego chłopaka w szkole, który należy właśnie do ludzi średnio do jego rezydencji na weekend z polowaniem, wędkowaniem i strzelaniem jest podekscytowana i zaskoczona. Nie wie jeszcze, że ten weekend na długo zapisze się w jej pamięci. Słuchajcie, jak ja się przypysznie bawiłam przy lekturze Stax, ta książka mnie absolutnie porwała, przeczytałam ją jednym tchem i od razu przypomniały mi się te wszystkie filmy o właśnie elitarnych szkołach, w których dzieją się rzeczy no co najmniej dziwne i niepokojące. Emma Bennett nawiązuje tutaj do tradycyjnych brytyjskich, prywatnych szkół, w których zawiązują się nie tylko takie typowe grupy, ale nie tylko takie typowe kliki, ale też na przykład tajne stowarzyszenia, często o kontrowersyjnych regułach postępowania. Stacks jest właśnie taką szkołą, w której prym wiodą dzieciaki z najbogatszych rodzin, absolutnie uprzywilejowane, świadome o tych przywilejów, które są również świadome tego, że mają jakiś wpływ na rzeczywistość i jedyne, na czym im zależy, to to, aby utrzymać status quo. To utrzymanie status quo jest najwyższym priorytetem, jest najwyższą wartością, wyprzedza wszystko inne i wszystko inne odrzuca w cień, na drugi plan. Emma i Bennett stworzyła, moim zdaniem, idealną bohaterkę, której nie sposób nie polubić. Jest inteligentna. Inteligentna, jest rozgadana, jest rozsądna przede wszystkim i co prawda wprowadza nas w ten świat na swoich zasadach, ale robi to w taki sposób, że od razu ją rozumiemy. Przyznam Wam się tutaj, że ja autentycznie przepadłam w tej historii i naprawdę z przyjemnością obejrzałabym film na jej podstawie, w takim właśnie klasycznym stylu, jak kiedyś robiło się filmy. Widzę tutaj w ogóle sporo nawiązań do klasyki, zarówno filmowej, jak i książkowej, i powiem Wam, że nawet takie elementy przypomniały mi się z tajemnej historii Donny Tarte, i oczywiście z z nie ma nawet jednej trzeciej tego natężenia treści, ale mimo wszystko, no właśnie, przepadłam w tym świecie. Emma Bennett po prostu stworzyła taki thriller młodzieżowy, który na swój sposób jest absolutnie uniwersalny i spokojnie mogą go czytać dorośli czytelnicy i będą mieli z tej lektury porządną frajdę. Klub Marudnych Zaczytanych Ciotek w Nowym Roku poleca z Emma Bennett bardzo, bardzo. A na dokładkę, kochani, podrzucę Wam jeszcze trzy inne mroczne młodzieżówki. I pierwszą z nich będzie to Wszystko prawda Ligi Dei Penia Flor, czyli historia kłamstw, historia pisarskich obsesji i grupy nastolatków, którzy są gotowi zrobić wszystko dla swojej pisarskiej idolki. Kolejny tytuł, który często Wam polecam, to Jedno z nas kłamie, Karen M. McManus. Jest to historia zbrodni, kryminał młodzieżowy, który bardzo przypomina mi z początku kultowy film Klub Winowajców, a z czas przeradza się w historię tajemnic, które nigdy nie powinny były ujrzeć światła dziennego. I wreszcie kłamstwo minionego lata. Sue Suolman jest to kryminał zarówno dla młodszej, jak i starszej młodzieży, w którym autorka porusza temat śmierci, temat żałoby po bliskiej osobie, a wszystko to w klimacie letniego obozu. Pamiętajcie, że wszystkie te trzy tytuły znajdziecie na wielkim buku. Jeżeli jesteście ich ciekawi, to poszukajcie ich koniecznie tutaj na kanale. A teraz kochani razem z wydawnictwem Media Rodzina zapraszamy Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz stax do wygrania, a Wy jedyne co musicie zrobić to odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi, jaka jest Wasza ulubiona opowieść, której akcja rozgrywa się w szkole. Macie do wyboru nie tylko słuchajcie książki, ale także filmy czy seriale, więc wybór jest absolutnie kosmiczny. Konkurs trwa do 15 marca, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Kochani, po więcej tej doskonałej lektury koniecznie zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa. A jeśli jeszcze tutaj kochani jesteście, to może skusilibyście się na filmik o tym, jak sobie radzić z Kacem książkowym wystarczy, że najdziecie tutaj na wideo i możecie oglądać. A jeśli jesteście nowi, to rozgoście się, rozsiądźcie wygodnie, rozejrzyjcie i może skusicie się na subskrypcję. Wystarczy, że znajdziecie tutaj na logo i klikniecie przycisk subskrybuj. Do zobaczenia!